Mogą nas Państwo oglądać na stronie głównej Wirtualnej Polski. Adres znają Państwo od lat wyjątkowo dobrze. wp.pl. Jesteśmy także na YouTubie. Polecam kanał Wirtualna Polska News. Zachęcam, by subskrybować. Jeszcze lepiej kliknąć ten dzwoneczek. Powiadomienia będą do Państwa przychodziły i nie stracą Państwo z oczu żadnego ważnego materiału. Ten, który przed nami niewątpliwie będzie do nich się zaliczał, bo to spotkanie z profesorem Sławomirem Sowińskim, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywita się z Państwem o poranku w poniedziałek. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak pan interpretuje słowa Hołowni o składce zdrowotnej? Kosiniak-Kamysz włączył się w tę dyskusję, mówiąc o tym, że to jest absolutne must have. Jesteśmy na to umówieni, to się musi wydarzyć. Sugeruję, że jeśli to nie przejdzie, to nie będą podnosić dłoni oni i ich ludzie za ustawami proponowanymi przez Koalicję Obywatelską. Jest to kwestia jakiejś rozgrywki w czasie kampanii, czy to kwestia czasu, było li tylko, że to się w końcu wydarzy? No cóż, jest jedno słowo, które będzie tłumaczyło w najbliższych dniach i w najbliższych tygodniach dość zaskakujące, być może zwrot akcji, czy dość tak niespodziewane wypowiedzi polityków. To słowo pan redaktor już powiedział, kampania. Wchodzimy w tej chwili, można powiedzieć, w ostatnią prostą, wyjątkowo, no jednak krótkiej kampanii samorządowej, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę do wyborów został miesiąc, jeśli odejmiemy święta, to tak naprawdę 3 weekendy. No i w związku z tym partie polityczne, także partie, które tworzą koalicję, no muszą się jakoś odróżniać, muszą pokazywać jakoś wyborcom, że bez ich logo, bez ich sztandaru świat polityczny będzie uboższy. No i w związku z tym będziemy przez najbliższe 3-4 tygodnie świadkami takich, bym powiedział, no w pewnym sensie aktów strzelistych, by tutaj zacytować premiera Tuska w polskiej polityce, ale chyba nie przywiązywałbym do nich zbyt dużej wagi. Ale myślę, że zastanawiam się, panie profesorze, no jak to na przykład taki właśnie wspomniany Donald Tusk odebrał, bo to jest tak, że Donald Tusk usłyszał Kosiniaka-Kamysza, właściwie Hołownię bardziej, który mu grozi, stawia jakiś rodzaj ultimatum i pomyślał sobie, kampania, przez to jest oczywiste, że kampania, machną na to ręką, a może nie, może oni się w ogóle nawet umówili wcześniej. Słuchaj, Donald, dzwoni Szymon do premiera, ja teraz będę mówił takie rzeczy, no ale wiesz, kampania. No jasne, Szymon, to jest oczywiste, jest kampania. Jak pan myśli? Jak no, podchodzi znaczy, do tego Tusk? To tak wyobrażam sobie, że właśnie premier, nawet jestem pewien, że premier Tusk jest profesjonalistą, jest zawodowcem, prawda? Można powiedzieć, robi w polskiej polityce już od kilkudziesięciu lat i doskonale rozumie, że ten czas ma swoje prawa. Zresztą, o ile pamiętam, to w zeszłym tygodniu miało chyba miejsce spotkanie przedstawicieli czy liderów koalicji w Sejmie i wyobrażam sobie, że oni tam właśnie dyskutowali o takich ramach tego, co w kampanii jest dozwolone, jak bardzo można, że tak powiem, tak rytualnie demonstrować swoją niezależność, a gdzie są te czerwone linie, których nie da się przekroczyć. I myślę, że no, że tutaj ta wypowiedź liderów trzeciej drogi właśnie ma taki charakter bardziej rytualny. No trzecia droga, przypomnijmy, szła jednak do wyborów z obietnicą, że w pewnym sensie rozpocznie się nowa epoka w polskiej polityce, prawda? Że oni proponują jednak nowy czas, nowe państwo, że oni także mają ofertę dla przedsiębiorców. No i ostatnie 3 miesiące, kiedy to jednak, można powiedzieć, z całą taką brutalnością wrócił stary spór PiS-PO, no nie dawał trzeciej drodze zbyt wiele pola, tlenu, tak powiem, przestrzeni, żeby tę swoją opowieść o takiej świeżości politycznej przypominać, więc teraz będą to próbowali przez te 3 tygodnie nadrobić, zwłaszcza, że kończę, no też w jakimś sensie w takim wyścigu do tego wyborcy zmęczonego sporem PiS-PO depcze trzeciej drodze po piętach Konfederacja, która w tej chwili gdzieś tam próbuje, prawda, część przynajmniej polityków bezpartyjnych samorządowców brać, że tak powiem, pod rękę i która próbuje też ten sen o Polsce zupełnie jakby nowej, takiej patrzącej w przyszłość, zacząć opowiadać. Więc w tym sensie no, trzecia droga tutaj chce utrzymać przynajmniej część tych 3 milionów wyborców, których przekonało w październiku. No dobrze, tylko teraz, czyli rozumiem, że
naiwny redaktor w studiu Wirtualnej Polski będzie się tym podniecał i być może inni dziennikarze, a tak naprawdę ci politycy chłodno i analitycznie i zawodowo do tego podchodzą. No my wiemy, te emocje są niepotrzebne, nikt się tam nie denerwuje, tylko my, publiczność, tutaj się podgrzewamy, widzimy jakieś, domyślamy się jakichś pęknięć i jakieś rysy, a tak naprawdę nie ma żadnego pęknięcia w koalicji. Nie, znaczy to nie jest kwestia naiwności, tylko to jest po prostu kwestia tego, że w świecie demokratycznym polityka jest i musi być także politycznym teatrum, jest i musi być politycznym spektaklem, prawda? W polityce muszą się też pojawiać takie, bym powiedział, bardzo wyraziste, nie mające często pokrycia w rzeczywistości, jakieś właśnie frazy, jakieś takie mocne wystąpienia, które przyciągają uwagę opinii publicznej. Nie ma w tym, uważam, nic szczególnie złego. Znaczy, mówiąc krótko, wolę, żeby polityka była teatrem, w którym często nieco przerysowuje się pewne rzeczy, żeby uzyskać ten efekt dramatyczny, niż ma być, nie wiem, jakimś kabaretem, prawda, czy tym bardziej jakimś takim seansem nienawiści. Więc tutaj nie dzieje się nic naprawdę chyba szczególnego, nadzwyczajnego, na pewno nic nadzwyczajnego na polskiej scenie politycznej. Natomiast myślę, że poważny spór, czy jakaś rywalizacja, czy rzeczywiście poważne dylematy w koalicji pojawią się po wyborach europejskich, no kiedy trzeba będzie podejmować decyzje dotyczące tego, kto wystartuje w wyborach prezydenckich, prawda? Bo to jest tak naprawdę dzisiaj jedna z tych głównych stawek politycznych. Natomiast poza tym póki co, to mówiąc też tak bardzo prosto, trzecia droga, Platforma Obywatelska i Lewica są po prostu na siebie skazane. Nie ma innej żadnej alternatywy, żeby te partie mogły jakoś inaczej rządzić. No dobrze. A co więcej, tak. Dokończę, tylko nie ma, dobrze, też, nie ma też ewentualnie po stronie opozycji nikogo, z kim by ewentualnie mogła trzecia droga czy Lewica szukać swojego szczęścia, więc wszystko to jest, powtórzę, no takim kampanijnym spektaklem. No tylko ostatecznie oglądając to wszystko, taki mikroprzedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czy inni, którzy liczyli na te zmiany, myślą sobie, co nas obchodzi ten teatr? Miała być obiecana zmiana, miała być obiecana ulga, był obiecany powrót do tego, co było przed tym nieszczęsnym polskim ładem. I ja bym zwyczajnie chciała zobaczyć efekty, konkrety. Zresztą proszę zerknąć, panie profesorze, pokażę to teraz państwu. To jest specjalny serii przygotowany przez Wiadomości WP.pl ze współpracy z fantastycznymi koleżankami i kolegami z redakcji Money.pl. Licznik zrealizowanych obietnic Donalda Tuska i jego ekipy, 100 konkretów na 100 dni. Nie wiem, czy państwo widzą kwadracik u góry na granatowym tle w samym sercu ekranu. Ile tam jest? 12 na 100? 100 konkretów na 100 dni. Panie profesorze, mają 17 dni na pozostałych 88. No żart. Ja nie jestem rzecznikiem Platformy Obywatelskiej, więc te pytania proszę kierować gdzie indziej. Natomiast tak jak ja rozumiem, to właściwie główną obietnicą Platformy Obywatelskiej było odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości i to wydaje się, czy nawet na pewno zostało zrealizowane. Poza tym pewnie też Platforma Obywatelska będzie broniła się takim argumentem, no, że tworzy rząd koalicyjny i tak naprawdę to, z czego powinniśmy ich rozliczać, to jest umowa koalicyjna, a nie no dobra, ale składka zdrowotna akurat jest także w umowie koalicyjnej. Załatwią tak, to czy nie? Tak. Znaczy na razie tego nie załatwili. Też, żebym był dobrze zrozumiany, nie chcę to mówić na jakiegoś cynika i nie chcę w żaden sposób ignorować tej kwestii składki zdrowotnej, no bo skoro to zostało obiecane, to też politycy są jakoś zobowiązani, żeby, mówiąc krótko, za tym chodzić. No ale pamiętajmy też, że mamy z drugiej strony tego politycznego rwania Lewicę, która patrzy na to jednak trochę inaczej. No i myślę, że to jest tak, że sprawa rzeczywiście będzie wymagała czasu i zachodu i determinacji, ale to, że ona została dzisiaj jakby przypomniana właśnie w ciągu tych 3 czy 4 dni przed kampanią, to raczej ma moim zdaniem taki wymiar czysto kampanijny. Natomiast jeśli by do tej sprawy rzeczywiście politycy trzeciej drogi wracali konsekwentnie, także przy okazji wyborów parlamentarnych, czy potem zwłaszcza, prawda, jesienią, no to wtedy rzeczywiście będzie można uznać, że ta sprawa gdzieś leży nie tylko na stole, prawda, politycznym, ale leży gdzieś w samym centrum tego politycznego stołu. Pamiętajmy też, że no pewnie się będzie znowu bronił tutaj Donald Tusk. W tej chwili
no, zaczynają się olbrzymie transfery związane z, tak powiem, podwyżkami dla nauczycieli. Też pewnie pojawi się za chwilę kwestia, no jednak, jakiegoś wsparcia przedsiębiorców rolnych, prawda, którzy dzisiaj protestują. Też jest kwestia oczywiście ciągle zbrojenia Polski i, tak powiem, realizacji tych projektów, które PiS rozpoczął. Więc czyli kasa, misiu, kasa. Będzie... No tak, ale to jest zawsze na końcu istota polityki, prawda, że to jest zawsze, tak powiem, dystrybuowanie środków, których zawsze jest za mało, prawda. To jest, mm-hmm. to jest Panie profesorze, a aborcja? Z kolei to będzie taka oś sporu między najsilniejszą partią rządzącą, a lewicą na przykład, tak? To tu będzie ten akcent? Mm-hmm. Nie sądzę. To, oczywiście no, lewica jest dzisiaj w bardzo takiej, bym powiedział, trudnej sytuacji politycznej, z głębokim impasie. Pamiętajmy, że w październiku, w wyborach październikowych, choć mieliśmy znaczący skok frekwencji, to lewica właściwie chyba proporcjonalnie najwięcej straciła wyborców, bo tam około 500 tysięcy. No i też widać dzisiaj w sondażach, że mówiąc krótko, lewicy nie idzie. W związku z tym oni gdzieś będą pewnie wyciągali ten temat aborcji, żeby przypomnieć właśnie o sobie wyborcom, zwłaszcza że Platforma Obywatelska, no mówiąc krótko, dała im tutaj czarną polewkę, ale ja przypomnę tylko, bo to jest ważne, żebyśmy pamiętali, jak w sprawie ochrony życia zdecydowali wyborcy w czasie wyborów 15 października. Na 20 prawie 2 miliony wyborców, którzy wtedy poszli do urn, tylko około no niespełna 9 milionów głosowało na te partie, które mają na swoich, że tak powiem, sztandarach czy w swoich programach aborcję na życzenie. Natomiast znaczna większość wyborców, tam pewnie około 12 milionów, no, głosowała na inne partie, które nie mają takiego, bym powiedział, wyrazistego podejścia do tej kwestii. Myślę, że premier Tusk to rozumie i w związku z tym, nawet jeśli będą się pojawiały w tej chwili jakieś spory na ten temat, czy dyskusje, czy takie dość ostre nawet awantury w parlamencie, to tu żadne zmiany w tej chwili nie nastąpią. I pewnie dopiero przyszła kampania prezydencka w przyszłym roku. To będzie tak naprawdę też kampania trochę w tej sprawie. No dobrze, to rozumiem, że kampania trwa i będą się pewnie przekrzykiwać i przerzucać tymi przeróżnymi różnicami, tak jak pan słusznie to zauważył. Różnica pojawiła się w zeznaniach Jarosława Kaczyńskiego, który obiecywał: koniec, odchodzę, ostatnia kadencja, nie będę po prostu kandydował w kolejnych wyborach na szefa Prawa i Sprawiedliwości, zmienia zdanie, ale mam też wrażenie, to po pierwsze poproszę pana o komentarz do tej osobistej decyzji personalnej Kaczyńskiego, a po drugie do tego, czy pan też obserwuje jakąś taką zmianę w filozofii podejścia PiS-u. No, Kaczyński mówi, będziemy teraz na tak, jakby próbując pokazać, że taka filozofia, czy taki sposób prowadzenia polityki, krytykowania, zaprzeczania, bycia na nie, bycia hamulcowym, to nie jest dobry pomysł, że to się nie sprawdza, my musimy zmienić podejście. Ja bym powiedział taki pisk opon, który słychać w tych różnych woltach i takich zmianach kursu politycznego, który widzimy i słyszymy w ciągu ostatnich kilku dni, czy kilku tygodni, czy kilku miesięcy w Prawie i Sprawiedliwości, prawda? No, on pokazuje, że rzeczywiście ta partia znalazła się nie tylko w takiej sytuacji defensywy czy impasu politycznego, ale wręcz no, być może w perspektywie takich nadciągających wewnętrznych podziałów, jakiejś wewnętrznej dezintegracji. No i tutaj prezes Kaczyński wydaje się być zdesperowany i właściwie robi wszystko i jest gotów w ciągu kilku tygodni, prawda, zmieniać kierunek, zmieniać zdanie po to tylko, żeby przede wszystkim ocalić w tej chwili spójność tego obozu. Pojawił się ostatnio, znaczy w weekend, wywiad prezesa Kaczyńskiego dla tygodnika Sieci, w którym on, to jest bardzo ciekawy wywiad, dlatego że on tam właściwie dość wyraźnie przyznaje, że w tej chwili w PiS-ie pojawiły się takie właśnie pewne trendy czy pewne ruchy no, kontestujące, mówiąc krótko, dotychczasowy kurs, kontestujące też chyba dotychczasowe przywództwo. I zresztą jak popatrzymy na ostatnie znowu kilka tygodni, to byliśmy świadkami kilku przynajmniej takich wyraźnych sygnałów, że Prawej Sprawiedliwości no nie ma takiej pewności co do
sprawczości prezesa Kaczyńskiego. Takie sygnały przychodziły i z Pałacu Prezydenckiego. Tak można też chyba odczytywać no, taką dość zaskakującą w pewnym momencie deklarację premiera Morawieckiego o tym, że on chciałby startować ewentualnie, prawda, w wyścigu o fotel, znaczy o następstwo po Jarosławie Kaczyńskim. Ja myślę, że też w pewnym momencie też taka aktywność bardzo, bardzo wyraźna Przemysława Czarnka, profesora Przemysława Czarnka też pokazywała, prawda, że no, tak jakby on był już gotowy, prawda, do startu o fotel prezesa. A to mogło być podsycane w jakiś sposób takie kwestionowanie, czy pojawienie się nowych nazwisk, czy ochota na zmianę lidera w tym fotelu, na przykład te informacje o tym, że oni podsłuchiwali sami siebie, że Pegasus był wykorzystywany także we własnej ekipie? To nie jest oczywiście sprawa, te informacje o tym, że rzekomo także politycy PiS mieli być podsłuchiwani przez służby specjalne, to oczywiście nie buduje, bo nie może w żadnej partii budować ani zaufania, ani takiej atmosfery współpracy, ale to nie są moim zdaniem sprawy kluczowe. Kluczowe w polityce zawsze jest jedno, sprawczość, przekonanie, że nasz przywódca ma pomysł i że potrafi skutecznie swój pomysł przeprowadzić, a Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory de facto, czy utraciło władzę, dlatego że tak naprawdę straciło sprawczość, można powiedzieć, w dwóch obszarach, które, no, które wydawały się dla nich być strategiczne, że właśnie tak naprawdę nie obroniło dwóch filarów swojej polityki, bezpieczeństwa. I to się zaczęło tak naprawdę od słynnej rakiety pod Bydgoszczą. Potem mieliśmy już tylko taki pogłębiający się kryzys zaufania między dowództwem wojska a Ministerstwem Obrony Narodowej. I druga sprawa to jest jeszcze sprawa ważniejsza, rolnictwo. Znaczy PiS wygrywało, dopóki miało zaufanie polskich rolników, a całe zamieszanie, prawda, i ze zbożem, i potem z taką nieumiejętnością jakby obrony polskich interesów i wymiana poszczególnych ministrów rolnictwa, to były moim zdaniem kluczowe problemy, plus jeszcze oczywiście brak umiejętności, nie wiem, budowania koalicji, czy taka świadoma, bym powiedział, takie świadome zamykanie się, odcinanie się od wszelkich zewnętrznych koalicjantów, no to wszystko sprawiło, że chociaż, i to trzeba PiS-owi przyznać, zachował poparcie bardzo dużej grupy wyborców, ponad 7,5 miliona, to jednocześnie stracił możliwość, no po prostu rządzenia, bycia skutecznymi i w tej chwili no ten impas się po prostu pogłębia i myślę, że prezes Kaczyński to rozumie i próbuje dość tak nerwowo z tego impasu wyjść, co widać w tym wywiadzie. A no właśnie, no ale zastanawiam się, bo we wszystkich tych sprawach, które pan wymienił jako kłopoty, niewątpliwie mógł pomóc dobry przekaz, nazwę to PR-owski, czy stosowna komunikacja, niektórzy powiedzą pewnie słusznie ode mnie po prostu propaganda. Świetny był w tym Kurski. Niektórzy mówią, jak Kurskiego zabrakło, to się trochę zaczęło sypać. Wszystkie błędy Kurski mógł naprawić, mógł je wyprostować, mógł to wszystko opowiedzieć, nawet kłopotliwe sytuacje lepiej, nie mówiąc o tym, że mógł narzucić, zaproponować nawet Kaczyńskiemu pewne akcenty, na które on mógłby położyć wagę. A Kurski chce wrócić. To znaczy napisał, ludzie Kurskiego napisali ten raport, w którym wyjaśnili, zanalizowali, zdiagnozowali ich zdaniem przyczyny porażki. Czy Kurski pańskim zdaniem będzie się liczył wkrótce? No, zapewne, że tak powiem, ambicja polityczna to jest coś, co, że tak powiem, no, pozostaje w człowieku na zawsze albo bardzo długo i zapewne możemy sobie wyobrazić, że ona tkwi także gdzieś w głowie pana prezesa, byłego prezesa Jacka Kurskiego i możemy sobie wyobrazić, że będzie on starał się, prawda, gdzieś szukać swojego miejsca na scenie politycznej w tej albo w innej formule. Natomiast ja myślę, że jakby ten spór o to, dlaczego PiS przegrało wybory, to już jest coraz bardziej spór historyczny i tutaj myślę, że historycy będą za chwilę na ten temat no właśnie mocno debatowali. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja nie uważam, żeby tutaj zmiany w telewizji były jakoś rozstrzygające, czy żeby telewizja publiczna, prawda, która, no tak powiem, no była jednak tubą propagandową PiS-u, tutaj mówiąc krótko, czegoś nie dowiozła. Nastąpiły też bardzo istotne zmiany w takiej strukturze społecznej, których PiS nie dostrzegł między latami 2019 a 2023. Ja tylko zwrócę uwagę na jeden detal.
Otóż w takich najmniejszych okręgach wyborczych do 5 tysięcy wyborców, które były zawsze matecznikami PiS-u, liczba wyborców w ogóle zarejestrowanych w latach 2019-2023 spadła z 3,5 do 2 miliona, tak? A zatem te obszary, w których PiS zawsze wygrywał, po prostu no, zaczęły się, mówiąc krótko, wyludniać z różnych powodów. Albo kwestia migracji społecznych, albo kwestia no, po prostu pokoleniowa. Podobnie w miejscowościach od 5 do 10 tysięcy mieszkańców, tam liczba wyborców zmniejszyła się w ciągu 4 lat o kilkaset tysięcy, tak? No i to były takie zmiany strukturalne, których politycy PiS albo nie potrafili, albo nie chcieli dostrzec. I tutaj bym powiedział jeszcze więcej takiej telewizji prezesa Kurskiego, moim zdaniem by nie pomogło. Tu raczej myślę, jakby polityków PiS-u zawiodło to, że oni nie dostrzegli pewnego potencjału trzeciej drogi, że oni w pewnym momencie kompletnie odcięli sobie możliwość choćby, nie wiem, jakiejś próby budowania sojuszu z PSL-em, czy stworzenia własnej trzeciej drogi. O tak, gdyby PiS stworzył własną trzecią drogę, jakąś lajkową formację, na przykład z Jarosławem Gowinem na czele, to dzisiaj bylibyśmy w innej sytuacji. Jasne. Na koniec, panie profesorze, chciałem pana poprosić o poranną, poniedziałkową interpretację mitologii greckiej. Otóż Hermes był bogiem dróg, podróżnych, kupców, pasterzy, złodziei, był posłańcem bogów i jako bóg handlu musiał mieć opanowane techniki dobijania targu. Uznano go więc za boga przekonującej wymowy. Hermes to także, jak donosi dzisiejsza Wyborcza, inny program od Pegasusa, program szpiegujący także pochodzenia izraelskiego, który miał to zaskakujące być w dyspozycji, uwaga, nie policji, nie ABW czy innych służb specjalnych, czyli takich służb, które mają prawa do kontroli operacyjnej, ale prokuratury krajowej, która, jeśli dobrze się orientuje, takich specjalnie możliwości nie ma. Podobno ten program był, jak czytam na pierwszej stronie Wyborczej, wypowiedź anonimowego specjalisty z ABW do spraw informatyki, jeszcze potężniejszy od Pegasusa, działał w głębszej warstwie, mógł więcej, mógł funkcjonować, mógł być instalowany nawet wtedy, kiedy telefony były wyłączone. Jakby pan interpretował te doniesienia w kwestii politycznej, co by to mogło oznaczyć? No już jakaś kompletna inwigilacja społeczeństwa i nie tylko? Ja tu będę bardzo ostrożny. Nie znam tych doniesień, więc nie chcę się do nich odnosić tak bardzo, bardzo szczegółowo. Na pewno to są bardzo takie, bym powiedział, fundamentalne zarzuty i one muszą być zbadane, bo sytuacja, w której władza inwigiluje opozycję czy społeczeństwo, prawda, w sposób taki niedozwolony, jest po prostu niedopuszczalna, jest karygodna i musimy też to wyjaśnić po to, żeby żadna władza w przyszłości ewentualnie takich działań nie podejmowała. Natomiast z drugiej strony, w sytuacji, w której się znajduje polskie państwo, w sytuacji no, de facto zagrożenia wojną, jestem też o tym przekonany, że polskie państwo będzie musiało sięgać po najnowsze technologie, takie, tak żebym powiedział, bardzo, bardzo gdzieś działające no, w dużej tajemnicy, prawda, związane z inwigilowaniem osób, które uznajemy za niebezpieczne dla państwa. Problem tylko oczywiście polega na tym, żeby istniały, tak powiem, procedury, które będą chroniły od obywateli przed jakimiś pokusami władzy. No i pytanie, czy w ostatnich 4 czy 8 latach te procedury nie zadziałały, czy te procedury zostały, że tak powiem, zdemontowane, prawda? Czy też ludzie po prostu tych procedur nie przestrzegali. To trzeba wyjaśnić, natomiast to, że państwo polskie będzie takich narzędzi potrzebowało, co do tego też nie ma wątpliwości. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. To zawsze wielka przyjemność spotkać się i posłuchać. Profesor Sowiński, jeden z państwa ulubionych politologów Uniwersytetu. Dziękuję bardzo za to ciepłe słowo. Bardzo dziękuję. Ja też zawsze z przyjemnością z panem redaktorem się spotykam. Uniwersytet Kardynała Stefana Brzezińskiego. Dużo zdrowia, panie profesorze. Kłaniam się. Do zobaczenia.